Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski jest z nami. Witamy Państwa, witam po raz drugi. Po raz drugi, witam serdecznie. Panie wojewodo, program... No ale tak jeszcze na początku, bo dzisiaj się dowiedziałem, że macie wyjątkowe święto. Urodziny. Tak, urodziny Radia Piekary. Dziękuję także, bardzo. Także składam najserdeczniejsze życzenia oraz wszystkim słuchaczom, żeby jak najlepiej radio i słuchaczom się wiodło. Składamy takie życzenia, dziękujemy w imieniu radia. Panie wojewodo, 51, 55, to zaczynają mi się te miliardy też mielić w oczach. To ile to w końcu w tym programie dla Śląska? W tej chwili w programie dla Śląska jest okolice 55 miliardów, 87 projektów. Było 41 miliardów, o których zresztą pan premier w wystąpieniu na konwencji wspominał. Natomiast po pierwszym raporcie, po 9 miesiącach, został ten raport przygotowany. Na te 41 miliardów, 42 w zasadzie, 21 miliardów jest już zaangażowanie finansowego, czyli są dokumenty i jest gwarancja finansowania. Część projektów jest już w realizacji. To pokazuje, że po 9 miesiącach mamy zagwarantowanie finansowania. Czyli nie pusta obietnica, tylko pełna wiarygodność na poziomie 50%. To jest bardzo dużo, a oprócz tego dokładamy do tego nowe zadania na poziomie w granicach 13 miliardów w najbliższych latach dla naszego regionu. Gdy premier powtórzył słowa o programie dla Śląska, które słyszeliśmy w Katowicach kilka tygodni wcześniej podczas podsumowania tego planu, to ja czekałem, no wie pan na co czekałem na tej konwencji? No to nie jest, siedzę w pana głowie. Aż któryś z polityków PiS, samorządowców PiS opowie, jaki PiS ma program samorządowy dla województwa śląskiego na tych nadchodzących 5 lat. No ale była piątka dla województwa proponowana. Jest bardzo wiele rozwiązań dotyczących funkcjonowania i to sejmiku, i gmin. Te programy funkcjonują. Panie wojewodo, to była piątka rządowa. To były projekty rządowe możliwe przy współpracy z samorządem. Do zrealizowania z poziomu rządowego. Natomiast ja nie mogę doczekać się, kiedy PiS w końcu powie, co zamierza robić lepiej, jak zamierza lepiej zarządzać województwem śląskim. Zarządzać z poziomu samorządu województwa. No przede wszystkim należy być wiarygodnym i dobrze współpracować. I ta wiarygodność naprawdę jest na najwyższym poziomie. Jak ja czytam w programie Koalicji Obywatelskiej, że zwiększymy finansowanie żłobków i przedszkoli, to co oni przez 12 lat robili? Nie dawali pieniędzy? Przez 3 lata rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł finansowanie na opiekę do lat 3 o 300%. Panie wojewodo, za rok wybory samorządowe. Rząd może się zmienić. Pan mówi o współpracy samorządu z rządem. No to jeżeli rząd się zmieni, to znowu będziemy mieli ten kłopot i wróci stara śpiewka. Dlatego pytam, co w samorządzie PiS zamierza robić lepiej konkretnie, niż dziś robi Platforma. Ta krytykowana przez was Platforma rządząca województwem. Przede wszystkim chcemy być wiarygodni. Tak? No tak, no dobrze. Przede wszystkim wiarygodni, z drugiej strony odpowiedzialni. No oczywiście tak, no chcemy walczyć ze smogiem. No to jest rzecz naturalna i oczywista tutaj. Chcemy modernizować infrastrukturę. Tą infrastrukturę w oparciu o drogi wojewódzkie, gdzie tutaj tych inwestycji jest potrzebnych bardzo dużo. Chcemy również odpowiednio i właściwie współpracować w ramach redystrybucji dóbr i środków, bo samorząd województwa śląskiego, wbrew pozorom, jego budżet nie jest gigantyczny, tak? To jest budżet na poziomie miasta Katowice, czasami mniejszy, czasami odrobinę większy. Oczywiście zależy nam na tym, żeby ochrona zdrowia. Marszałek bierze odpowiedzialność za wiele szpitali. Zarządzanie w tej ochronie zdrowia musi być w końcu profesjonalne. Musi być zarządzane tak, aby obywatele mieli to poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, że dofinansowanie, dokapitalizowanie również tej ochrony zdrowia. Mówimy o kulturze, mówimy o rekreacji. To są wszystko elementy, które są i były. Czyli generalnie wszystko będzie lepiej i bardziej wiarygodnie. To jest program samorządowy Prawa i Sprawiedliwości dla województwa. Nie, panie redaktorze, nie w takim duchu, jakim pan próbuje to przedstawić, czyli próbuje to w jakiś sposób ośmieszyć. Program Prawa i Sprawiedliwości... Podsumować. No trudno, żeby tak w taki sposób podsumowywać. Tak jak już wspomniałem, ostatnie lata, 12 lat w samorządzie, 8 lat w rządzie, de facto można było zrealizować prawie wszystkie obietnice wyborcze. One nie zostały zrealizowane. My dzisiaj stajemy w zasadzie dzień przed realną możliwością przejęcia
przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie województwem śląskim i to trzeba po prostu przeprowadzić i zrobić. Obywatele myślę, że też na to czekają. Te 55 miliardów w ramach programu dla Śląska plus 2 miliardy rocznie z programu wojewódzkiego, czyli ze środków budżetowych, plus odpowiednio skonstruowana wieloletnia prognoza finansowa i plan inwestycyjny dają szansę i rękojmię na to, że ten region będzie się rozwijał w sposób szybki, dynamiczny i zrównoważony. Jeżeli ta koalicja, o której pan mówi, przetrwa kolejnych 5 lat, to czy rząd dziś obiecujący ze swojego poziomu część tych inwestycji, dużą część tych inwestycji, o których pan wspomniał, też będzie skłonny do ich realizacji, czy będzie trochę tak jak w Warszawie, będzie budował mostów Trzaskowskiemu? A czy pan uważa, że przez te 3 lata, które funkcjonujemy w takiej konstatacji politycznej, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wspiera regionu, wręcz przeciwnie, wspiera go w sposób niesłychany, bardzo istotny. Mieszkańcy Śląska są dla nas bardzo ważni. Ten region jest dla nas ważny również z punktu widzenia gospodarki całego państwa. I geopolitycznie to jest również bardzo, bardzo istotna kwestia. I stąd ja sobie nie wyobrażam, niezależnie od sytuacji politycznej, żeby nie dbać o obywateli. Będziemy dbać o obywateli tego regionu, czy to z punktu centralnego, czy też z punktu wojewódzkiego. Oczywiście łatwiej i prościej jest rozmawiać z ludźmi, współpracować z ludźmi, którzy w dobrej wierze, w dobrej woli chcą tej współpracy. Natomiast jeżeli ktoś mówi o tym, że obecny rząd to jest szarańcza, no to bardzo trudno oczekiwać, że ta współpraca będzie merytoryczna. Przypominam panią wojewodę, że to nie marszałek, ani wicemarszałek, ani żaden z prezydentów, tylko Grzegorz Schetyna, szef Platformy, nie od nas. No jakoś mam wrażenie, że to on zawierał porozumienie samorządowe z Nowoczesną i Platformą Obywatelską. No tak, bo jest szefem partii. To oddaje stosunek generalnie do ludzi, tak? No, bardzo łatwo można w ten sposób deprecjonować politykę. Panie wojewodo, dobrze, zostawmy to. No okej, mógłbym wymieniać również po drugiej stronie. Jedni i drudzy są tak naprawdę siebie warci bardzo często w jakości tej dyskusji, ale z kim PiS, o to chciałem zapytać, będzie tę odpowiedzialność na siebie za województwo brał po tych wyborach, bo te nawet ostatnie prognozy dają wam, ostatnia, którą widziałem, 19, 20, 21 mandatów w sejmiku, to jest ze 3-4 za mało, aby rządzić samodzielnie. Zostało nam jeszcze 4 dni bardzo ciężkiej pracy. Chcemy przekonać mieszkańców województwa, że można nam powierzyć odpowiedzialność za sejmik województwa śląskiego. Liczymy na to, że uzyskamy 23 mandaty i chcielibyśmy, żeby w pełni móc tą odpowiedzialność wziąć, żeby obywatele mogli rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę z realizacji postulatów, z realizacji programowej i z tego, jak będziemy rzetelnie zarządzać tym województwem. Moment na to, czy jeżeli taka sytuacja nie zaistnieje, będzie dopiero po wyborach. No, panie redaktorze... Nie bądźmy dziećmi, no takie rozmowy się już toczą i zawsze będą się toczyć w takiej sytuacji. Podobno panie redaktorze, wręcz dzisiaj... SLD to jakąś... Nie wiem, pan jest profetykiem, wstępny... ja nie jestem profetykiem. Bardzo trudno mi jest dzisiaj przewidywać, jaka będzie sytuacja polityczna zaraz po wyborach 21 października, iloma mandatami będzie dysponowało Prawo i Sprawiedliwość, iloma inne ugrupowania wchodzące w skład sejmiku i dopiero wówczas będzie można przystąpić do rozmów i do stołu. Matematyka też będzie podpowiadała pewne rozwiązania. PiS, SLD, a może nawet SPR, jest pan w stanie sobie wyobrazić taką konstelację, bo ponoć i takowa jest panie możliwa? Panie redaktorze, tak jak już wspomniałem i to samo pytanie pan mi zadał 3 tygodnie temu i tak samo na nie odpowiem. Po 21 października możemy wrócić do studia i rozmawiać, bo będziemy mieli wyniki wyborów samorządowych i będziemy wiedzieli, czy dana koalicja jest realna, jest możliwa, czy w ogóle jest potrzebna. Matematycznie, a ideowo dziś wyobraża pan sobie taki układ? Panie redaktorze, ja generalnie będę chciał współpracować, będę chciał móc odpowiadać za bezpieczeństwo, za jakość życia mieszkańców. Jeżeli będzie do tego potrzebny pewien kompromis, no to z pewnością może być godny rozważenia. Marszałek województwa, taki, który będzie rządzić, mógłby rządzić województwem z nadania PiS, to kto na przykład według pana? Kto byłby dobry na takim Marcin stanowisku? Zasada. Moje serce. Panie wojewodo.
ale no nie odpowiem panu na to pytanie, bo nie mamy dzisiaj jeszcze odpowiedzi. Będzie odpowiedź... Michał Wójcik, nawet takie nazwisko słyszałem, wiceminister sprawiedliwości. Możliwe? To proszę zapytać pana Michała. Myślę, że on jest również otwarty na to, żeby porozmawiać w studiu z panem redaktorem i udzieli tej odpowiedzi. Ja jestem, przypomnę, wojewodą śląskim. Nie jestem wprost odpowiedzialny za kreowanie polityki. Oczywiście w niej uczestniczę na bieżąco, ale moment, kiedy będziemy rozmawiać o układzie tak zwanym dotyczącym rozdziału funkcji w sejmiku, czy też rozdziału funkcji w zarządzie województwa, no bo marszałek jest przewodniczącym de facto zarządu województwa. Tam jest organ wykonawczy, jest organem kolegialnym. To się zupełnie inaczej podejmuje decyzje niż w miastach, gminach, czy chociażby z punktu widzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie to jednoosobowo się zarządza. Panie wojewodo, to na koniec jeszcze Gliwice. To był spisek PiS w Radzie Miasta, czy nie było spisku? Nie wiem, co pan sugeruje w ogóle, zadając w taki sposób to pytanie, bo powtarzam słowa. To pytanie powinno być zadawane wyłącznie Platformie Obywatelskiej. Nie wiem, co się tam wydarzyło, czy oni potrafią ze sobą rozmawiać, czy nie, czy mieli w interesie wagę gminy i szacunek do ludzi, do swoich wieloletnich współpracowników, czy tego szacunku im zabrakło. To pytanie trzeba tam kierować. No, widać ewidentnie, że Platforma Obywatelska no, w Gliwicach jest w ogromnym kryzysie. Można tylko domniemywać, że jest to w jakiś sposób za przyczyną posła Budki. Natomiast ten kryzys jest widoczny, ale to jest ich problem. To nie jest problem Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wystawiło bardzo dobrą reprezentację do Rady Miasta, wystawiło dobrego kandydata na prezydenta i naszym celem nie jest zajmowanie się Platformą, tylko naszym celem jest wygranie wyborów w Gliwicach i również wzięcie odpowiedzialności za zarządzanie i za obywateli. Katarzyna Kuczyńska-Budka, żona ministra Budki, mówiła o tym, że no, część działaczy związanych z Platformą dyskutowała w mediach społecznościowych nawet o tym, żeby po wyborach... No i wyborach... przegrała dwa procesy wyborcze w trybie wyborczym, że to, co mówiła, jest nieprawdą. No może nie miała po prostu dostatecznych dowodów, to jeszcze nie świadczy o tym, że... Wie pan, panie redaktorze, taka sytuacja nie zaistniała. Jak się nie ma dowodów, to się takich rzeczy nie mówi. To świadczy tak naprawdę o braku wiarygodności wyobraźni politycznej. No bo jeżeli... Niecodzienna, przyzna pan, że to jest niecodzienna sytuacja, pan, ja mogę panu zarzucić nie wiadomo, kim pan jest, prawda? I pan się oburzy, I stwierdzi, że tak nie wolno, to jest nieuczciwe, niegodziwe, nieprzyzwoite, ale ja mogę to zrobić nie mając dowodów? Nie, tak się nie postępuje, tak nie wolno czynić. No, przyzna pan, że sytuacja, w której nagle z list Platformy znika jakaś grupa osób, no to jakby rodzi też pytania, dlaczego do tego doszło, prawda? No ale sama zniknęła ta grupa ludzi? No nie, no oczywiście, że nie. No. Pytanie dotyczy powodów, tak? Jakby no to, genezy tego problemu. No to, panie redaktorze, to należy... Jedną z teorii jest jakiś spisek ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością w Gliwicach. Taka teza była stawiana. Ale ta teza została już przez sąd obalona i pani Kuczyńska-Budka no nie ma prawa rozpowszechniania tej informacji, bo ona jest po prostu nieprawdziwa. Natomiast... Cóż mogę więcej powiedzieć? No z tych informacji, które posiadam, no to te osoby po prostu złożyły przecież chyba oświadczenia o tym, że chcą kandydować. I w normalnym, cywilizowanym państwie jednak z ludźmi się rozmawia i mówi, słuchaj, no sytuacja polityczna wymaga, że w tych określonych okolicznościach nie będziemy brali cię pod uwagę w starcie w wyborach, bo to jest organizacja jakaś tam hermetyczna, partia polityczna rodzi się swoimi prawami. Tam po prostu w moim przekonaniu zabrakło elementarnej godności w stosunku do drugiego człowieka. No, tak dla przypomnienia i porównania, to w Katowicach była podobna, no, może nie podobna, ale też taka nie do końca wyjaśniona sytuacja na listach PiS, na przykład Michał Luty na tej liście się nagle nie znalazł, właściwie zasłużony działacz Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. A nic mi nie wiadomo na ten temat, natomiast nie wiem, czy składał oświadczenie o kandydowaniu, mhm. czy nie składał oświadczenia o kandydowaniu, jakie deklaracje. Nie znam tematu. Myślę, że tutaj pan Piotr Pietrasz byłby również najlepszym rozmówcą pana redaktora i jest w stanie pewnie rozwiać wątpliwości. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Dajemnie.